Hejka, ja jestem Edyta i dzisiaj mam dla Was drugi odcinek z serii polecajek gatunkowych. Chciałabym sobie z Wami porozmawiać o współczesnej prozie polskiej. O 11 powieściach dzisiaj Wam opowiem i na początku totalnie nie będę oryginalna, dlatego że muszę wspomnieć o jednej z moich ulubionych pisarek, a już na pewno ulubionej polskiej, czyli o Oldze Tokarczuk. I jej ulubioną moją powieścią jest Prawiek i inne czasy. Jest to historia kolejnych pokoleń mieszkańców Prawieku, czyli wsi leżącej pośrodku Polski i pośrodku wszechświata. I widzimy, jak te losy ze sobą korespondują, jak często dopełniają się nawzajem albo są swoją kontynuacją. Ja to w ogóle bardzo u Tokarczuk lubię, że właśnie jest to taka ciągłość, jeśli chodzi o kolejne pokolenia danej rodziny. Jakaś taka między nimi łączność. Niektórych bohaterów tutaj śledzimy od dzieciństwa do starości, co jest bardzo takie melancholijne i jest niezwykle bogatym doświadczeniem. Olga Tokarczuk tworzy taki mityczny świat, który przeplata się z realnym i z historią tego realnego świata. Mamy tutaj wydarzenia z naszej historii, które nas tak uziemiają trochę i sytuują jakoś w miejscu i czasie, ale jednocześnie jest to świat momentami jakby wyrwany ze snu i ten realizm magiczny tutaj bardzo mocno wybrzmiewa. Jest też bardzo bogata symbolika. Ja uważam, że w ogóle ta książka jest kopalnią właśnie symboli, metafor, przekształceń różnych mitów i bardzo ciekawie jest się tak w to zagłębić i odczytywać poszczególne znaczenia. Znacząca w tej powieści jest rola czasu, przemijającego czasu i materii, która w tym wszystkim trwa i my się zmieniamy, my się starzejemy, a rzeczy nieożywione, przedmioty trwają. A jednak w jakiś sposób tutaj u Tokarczuk one ożywają. Bardzo podobał mi się na przykład wątek młynka Misi. I generalnie sama postać Misi uważam, że jest cudowna i właśnie to, że możemy ją śledzić przez bardzo dużą część jej życia i patrzeć, jak się zmienia i co na to wpływa, to jest naprawdę wspaniałe w tej książce. Prawiek to jest taki autonomiczny mikrokosmos, do którego mogę wracać, kiedy jest mi źle i kiedy tego potrzebuję. Kiedy na przykład potrzebuję sobie przypomnieć, że mimo wszystko świat jest piękny, nawet jeśli dzieją się na nim straszne rzeczy. I to jest takie moje comfort read, taka książka, która sprawia, że po prostu czuję się lepiej i jeden z takich literackich światów, który jednak cały czas siedzi mi gdzieś z tyłu głowy i mam poczucie, że kształtuje mnie po prostu jako osobę. Także nie mogłabym bardziej Wam tej książki polecać. Jeśli jeszcze nie czytaliście, to wręcz Wam zazdroszczę, że macie tak cudowne doświadczenie przed sobą. I druga Tokarczuk, którą uwielbiam, to Dom dzienny, dom nocny. Opowieść o kobiecie, która przeprowadza się do domu u podnóża Sudetów i poznaje tam swoich sąsiadów, poznaje też historię tego miejsca. Tutaj historia w ogóle jawi się jako ciągła, jako cały czas trwająca i przeszłość wpływa na teraźniejszość, co też jest dla Tokarczuk, wydaje mi się, dość charakterystyczne. Zacierają się granice między dniem a nocą, między jawą a snem i Tokarczuk dba o każdy detal, tworząc taki świat codzienny, świat prostych ludzi, a jednocześnie przesiąknięty jakąś transcendencją, metafizyką. Mamy tutaj plejadę bardzo ciekawych bohaterów. Moją ulubienicą jest perukarka Marta, która jest sąsiadką głównej bohaterki. I mamy też na przykład historię świętej Kumernis, czyli świętej z brodą. Także jeśli lubicie takie troszkę pomieszanie z poplątaniem, bardzo dużą dozę realizmu magicznego i taką bogatą metaforykę i symbolikę, to zdecydowanie polecam Wam Dom dzienny, Dom nocny i w ogóle twórczość Tokarczuk. Bardzo też lubię jej eseje z tomu Czuły narrator. Uważam, że są niesamowicie wartościowe i w ogóle Tokarczuk jako osoba jakoś bardzo tak jest mi bliska. Jej wrażliwość bardzo jest podobna do mojej, jej podejście do życia jakoś tak ze mną rezonuje, także no, jest to bez wątpienia jedna z moich ulubionych autorek. Następny autor, którego też mam dwie książki, to też jeden z moich ulubionych i on dość mocno przypomina mi właśnie stylem Tokarczuk. Jestem w tym chyba osamotniona, przynajmniej jak dzielę się tą refleksją z innymi ludźmi, to jakoś nikt mi jeszcze nigdy nie przytaknął, ale może komuś z Was też proza
Jakuba Małeckiego przypomina trochę to Karczuk. Tutaj w Rdzy, czyli w mojej ulubionej książce Małeckiego, mamy historię Szymona, 7-letniego chłopca, który pewnego dnia jest zmuszony, żeby zamieszkać ze swoją babką Tośką i oni jakoś próbują się dotrzeć, próbują znaleźć wspólny język. Śledzimy ich relacje, dorastanie Szymona, ale też cofamy się w przeszłość do młodości Tośki. To, co u Małeckiego jest według mnie podobne do Tokarczuk, jest takie wydobywanie magii z codzienności i zwracanie uwagi na detale. Oni właśnie uczą mnie patrzeć bardziej wnikliwie i uważniej żyć, jakkolwiek by to patetycznie nie brzmiało, ale naprawdę widzę bezpośredni wpływ tych autorów na moje życie i to jest cudowne. Narracja Małeckiego charakteryzuje się właśnie taką czułą prostotą, ja bym to tak nazwała, co właśnie przypomina mi o tym, co powiedziała Tokarczuk w swojej mowie noblowskiej. Lubię też u Małeckiego to, że uświadamia nam, że tak naprawdę każdy z nas mógłby być bohaterem dobrej powieści i każdy z nas ma życie jak z książki, tylko wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do opowiadania o nim. I właśnie Małecki czyni zwykłych ludzi niezwykle ciekawymi, kompleksowymi bohaterami swoich powieści. Taki zarzut słyszałam skierowany ku Małeckiemu, że wszystkie jego książki są podobne. I być może po części jest to prawda. Mają dość podobny klimat, ale jednak każda z nich ma coś tak charakterystycznego w sobie, jakąś nawet taką, takiego jednego bohatera albo jedną historię, która zapada w pamięć i kojarzy mi się właśnie z tą konkretną książką. Także no, ja Małeckiego uwielbiam. Na przykład takie zdanie z tej książki, że zakochała się przy okazji, pamiętam to zdanie i właśnie ono pokazuje tę taką czułą prostotę narracji, którą ja uwielbiam. Dobra, koniec o tej książce i powiem wam jeszcze o drugiej książce Małeckiego, którą jest zupełnie inna, Horyzont. Tutaj mamy Mańka, który wrócił właśnie z misji w Afganistanie i zmaga się z PTSD. I drugą bohaterkę Zuzę, która mieszka po sąsiedzku, próbuje właśnie jakoś ogarnąć swoje życie na własny rachunek i jakoś się tak ustatkować. I jednocześnie odkrywa powoli i zagłębia się w tajemnice swojej rodziny. No i jak można się domyślić, ta dwójka wchodzi ze sobą w relację, która jest w ogóle taka bardzo nieksiążkowa, taka nieschematyczna i niesamowicie autentyczna na ich zasadach. Bardzo mi się ona podobała, to jak została przedstawiona. Tak samo doświadczenia weterana wojennego i to jak on wraca do codziennego życia i wszyscy ludzie zachowują się jakby nic się nie stało, a on ma w pamięci te wszystkie okropności i wracają do niego konsekwencje tego, co był zmuszony robić. I totalnie nie umie dopasować się do reszty świata, która po prostu spokojnie sobie żyje. I uważam, że to jest bardzo poruszający wątek. Tutaj tak naprawdę uwielbiam każdy. Uwielbiam i ten wątek Mańka, i Zuzy, i ich wspólny. Ten chyba nawet najbardziej, dlatego że są niezwykle żywi i tacy prawdziwi. Mam też dla was zbiór opowiadań Zośki Papużanki, Świat dla ciebie zrobiłem. Jest to, myślę, dobra książka na początek z Papużanką, dlatego że są to krótkie teksty, które dają dość dobry ogląd na to, jak ona pisze, jaki ma styl pisania, jak konstruuje historię, ale też jej języka, który jest dość czasami specyficzny i jej humoru. Także rekomendowałabym tę książkę na początek. Jest przepełniona właśnie takim błyskotliwym żartem, trochę ironicznym, troszkę złośliwym momentami, ale też pięknie opisuje relacje międzyludzkie z ogromnym ciepłem i uwielbiam podejście Papużanki do jej własnych bohaterów, których traktuje jak bardzo bliskie osoby z taką czułością. Właśnie znowu ta czułość się tutaj pojawia. Ona mnie jakoś wyjątkowo ujmuje, jeśli chodzi o poszczególne narracje w powieściach. Papużanka ma niezwykłą zdolność zamykania rzeczywistości w ramach języka, ale w taki sposób, że go że jej tej rzeczywistości nie upraszcza i nie
nie banalizuje, tylko pokazuje jej różne odcienie i jakby całą jej złożoność. W każdym razie pisze o relacjach, które są prawdziwie głębokie i o takich prawdziwych interakcjach między ludźmi i potrafi naprawdę poruszyć moje najwrażliwsze struny. Także Świat dla Ciebie zrobiłem, zbiór opowiadań, a później polecam Wam Konkola, którego czytam na Reading Vlogu i który jest jedną z moich ulubionych książek przeczytanych w tym roku. Duchy Jeremiego to powieść o 12-letnim Jeremim, który wyprowadza się wraz z matką do dziadka, który choruje na Alzheimera. A wyprowadzają się dlatego, że matka jest w zaawansowanym stadium raka, o czym jej syn nigdy nie usłyszał od niej wprost. Ona przed nim ukrywa tę smutną prawdę. I kiedy wyprowadzają się do tego dziadka, to Jeremi poprzez takie właśnie jakieś chaotyczne opowieści dziadka poznaje przeszłość swojej rodziny, dzieje swojej rodziny. I jest taki bardzo zagubiony, bo nikt nie mówi mu wprost, co się dzieje i nikt nie podaje mu takich poukładanych informacji, tylko ciągle słyszy jakieś strzępki, zarówno o chorobie matki, jak i o historii rodziny. Także mamy tutaj takie poczucie właśnie dziecięcego wyobcowania, dziecięcego zagubienia i takiej próby uporządkowania rzeczywistości i zrozumienia, co się w ogóle dzieje wokół. To jest historia bardzo rodzinna, bardzo kameralna. Mówię rodzinna, ale też jednocześnie o takiej odrębności właśnie dziecka, które jednak już ma jakąś swoją indywidualność i swoje potrzeby, swoje indywidualne cechy charakteru. Ale najbardziej chyba mnie uderzył właśnie ten wątek choroby matki i to, jak Jeremi to postrzega i jak to przeżywa. Po prostu ryczałam na tej książce jak bóbr. Ale też ona nie jest ckliwa, nie jest jakaś taka łzawa na siłę, tylko bardzo słodko-gorzka. Tutaj bardzo jest wyważony ten jej wydźwięk, ten jej klimat. Jest pisana z ogromnym wyczuciem i ten bohater faktycznie jest taki autentyczny, to znaczy czujemy, że on ma te 12 lat, bo często mam takie poczucie, że w powieściach, kiedy mamy młodego bohatera, jeszcze dziecko, to on wcale się tak nie zachowuje i momentami ten jego wiek nam tak zgrzyta, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przeciętny, nie wiem, nastolatek nie robiłby albo nie mówiłby takich rzeczy, jakie robi i mówi. A tutaj wydaje mi się, że Robertowi Rientowi ten Jeremi wyszedł naprawdę taki żywy, z krwi i kości. Ja tę książkę czytałam parę lat temu, ale cały czas o niej myślę, także... Znaczy nie cały czas, tylko jakby co jakiś czas o niej wspominam. Rozumiecie? I kompletna zmiana klimatu pod Mocnym Aniołem Jerzego Pilcha, czyli opowieść alkoholika, który już któryś raz z rzędu leży na oddziale dla deliryków i pisze właśnie o swoim procesie. No może zdrowienia to trochę za dużo powiedziane, ale o tym, jak radzi sobie z rzeczywistością właśnie poprzez uciekanie w alkohol. I pewnego razu pojawia się na jego drodze w dość specyficzny sposób kobieta, która zmienia w ogóle jego spojrzenie na własne życie i na rzeczywistość. I nastawiałam się, że ta książka będzie taka bardzo pesymistyczna i dekadencka, dlatego że ona zawiera wątki autobiograficzne, no i wiadomo, alkoholizm jest takim tematem, który jednak skłania do pewnego rodzaju takiego nihilizmu i pesymizmu, a ona po części taka była, ale jednak jej ostateczny wydźwięk jest zupełnie inny, jest taki pełen nadziei, a cała książka jest pisana z bardzo dużą dozą humoru, takiego ciętego i kiedy narrator popada już w takie jakieś poetyzowanie i estetyzowanie choroby i dodaje jakby ideologię do swojej choroby alkoholowej, to sam się na tym łapie, pisze o tym wprost, że widzi to i sam z siebie zaczyna drwić. Ma taki ogromny dystans do siebie i bardzo duży wgląd w swoje różne takie mechanizmy związane jakoś właśnie z tym alkoholizmem. Jest to narracja bardzo taka świadoma. Mimo, że tutaj jest wyczuwalny taki kryzys wieku średniego i jest to perspektywa takiego już trochę podstarzałego pana,
który zmaga się z takim zmęczeniem i zniechęceniem życiem, to jednak wydaje mi się, że na tle innych podobnych takich książek ta się dość mocno wyłamuje. Nie tylko przez swój wydźwięk, ale też właśnie przez to takie zdystansowanie, które nie jest udawane. Tak, tutaj bohater walczy z tym takim właśnie depresyjnym zniechęceniem, a jednocześnie nie okłamuje się i zdaje sobie sprawę ze swojego problemu i z tego, jak jego świadomość chce go zatuszować, co uważam, że jest bardzo dużą sztuką, jeśli chodzi o pisanie tego typu książek. Niektóre monologi tutaj, że uważam, że są mistrzowskie literacko, także naprawdę bardzo, bardzo ta książka mi się podobała i bardzo mnie zaskoczyła, bo nie spodziewałam się, że da mi jakieś takie poczucie świeżości na tle podobnych, które już czytałam. I znowu kompletnie przenosimy się w inny świat, dlatego że do literatury kryminalnej i już takiej bardziej rozrywkowej, czyli do Katarzyny Bondy. Tutaj trzymam pierwszą część tetralogii z Saszą Załuską, czyli Pochłaniacza, i to tę tetralogię właśnie polecam Wam najbardziej od Bondy. Tutaj Sasza Załuska to jest profilerka śledcza, która próbuje rozwiązać zagadkę mafii trójmiejskiej. I w sprawie morderstwa, od którego tutaj wychodzi w ogóle akcja, jedynym dowodem jest zapach. W ogóle ta tetralogia dość mocno odnosi się do zmysłów i do żywiołów. Zresztą nazywa się tak nawet Cztery żywioły Saszy Załuskiej. Najbardziej lubię część drugą, czyli Okularnika. Tutaj pokazuję Wam pierwszą, bo chciałam, żeby było chronologicznie. I mimo, że ta książka jest bardzo gruba, to czyta się świetnie. Ja właśnie w Bondzie lubię to, że ona wprowadza ogromną ilość wątków i ogromną ilość bohaterów, a jednocześnie czytelnik ma wrażenie, że ona to wszystko trzyma w ryzach, że wszystko jest pod kontrolą i że zostaniemy poprowadzeni przez Bondę tak, że nie będziemy musieli cofać się, czegoś tam sobie przypominać, nie będzie nam się wszystko plątać, nie wiem, zlewać bohaterowi w jedno, bo jednak o coś takiego łatwo, kiedy książka jest tak wielowątkowa. I właśnie lubię w Bondzie to, że ten jej zamysł jest taki bardzo spójny. I gdyby rozłożyć tę książkę tak naprawdę drobiazgowo na części pierwsze, tak jak kiedyś widziałam w jakimś czasopiśmie, nie wiem, czy to nie było w magazynie książki, gdzie ktoś wypunktowywał takie nieścisłości drobne, jakieś fabularne, że tam ktoś, nie wiem, miał czerwoną bluzę, a potem nagle miał zieloną, rozumiecie? Takie drobiazgi. No i faktycznie było ich tam trochę, ale nigdy Bonda się nie potyka, jeśli chodzi o takie bardzo ważne wątki. I kompletnie nie ma takiego poczucia chaosu czy jakiegoś takiego niepoukładania albo nielogiczności tej akcji. Przynajmniej ja nigdy nie miałam takiego poczucia. Bardzo też doceniam Bondę za wprowadzenie do literatury kryminalnej naszej polskiej zawodu profilera śledczego, który jest w ogóle bardzo ciekawy. I ona to tak jakoś rozpropagowała u nas w Polsce. I za ogromny research, który ona robi przed pisaniem każdej ze swoich historii, bo w każdej z nich też jest jakiś taki wątek albo historyczny, na przykład z historii regionalnej, albo jakieś takie kryminologiczne wątki, których ona po prostu musi, które musi dopracować i do których musi mieć jakąś wiedzę. I tę wiedzę naprawdę ona ma ogromną, uważam. I to jest dla mnie definicja dobrej rozrywki. Ja nie sięgam jakoś bardzo często po kryminały, ale po Bondę sięgam w ciemno i to są dla mnie takie powieści, w których mogę zatonąć i po prostu czytać i bardzo szybko przez nie płynę, mimo że ona ma tendencję do jednak rozciągania tych swoich historii, to znaczy rozwlekania ich na wiele stron. Ale mówię, to mija naprawdę bardzo szybko i jest cały czas jakieś takie poczucie celowości całej tej historii. Następnie Dorota Masłowska, ale nie Wojna polsko-ruska, tylko Kochanie, zabiłam nasze koty, który jest jednym z moich ulubionych tytułów w ogóle książek, jakie słyszałam. Trudno w sumie powiedzieć, o czym jest ta książka. Mamy główną bohaterkę Fara, ona się nazywa Fara, więc nie wiem, Farach, więc nie wiem, czy to się odmienia jako Farę. No w każdym razie ona
czuje się bardzo samotna i szuka bliskości, szuka jakiejś takiej głębokiej interakcji z kimkolwiek, a w jej życiu pojawiają się tylko takie bardzo powierzchowne i płytkie relacje. Jest to właśnie satyra na nasze społeczeństwo, na to, jak uciekamy od konfrontacji z rzeczami w jakiś sposób trudnymi i skomplikowanymi dla nas. Ta książka jest przepełniona słowami, przepełniona zwrotami, wytartymi sloganami, które nic tak naprawdę nie znaczą. To jest taka kakofonia dźwięków, która, myślę, bardzo dobrze oddaje to, co mamy na co dzień, na przykład w internecie, kiedy, nie wiem, przeglądamy jakieś strony informacyjne i tam te artykuły się przewijają i zostaje nam w głowie jakaś taka masa tego wszystkiego, a tak naprawdę nic nie wynosimy merytorycznego. Masłowska ma ogromną zdolność dystansowania się i spoglądania z zewnątrz na tendencje społeczne. Nie udaje też, że jej to nie dotyczy. I pisze często bardzo złośliwie, bardzo ciętym językiem. Jest dość dosadna. I myślę, że w tej prozie można się tak przejrzeć jak w lustrze momentami i może być niewygodna. Bo wątpię, żeby ktokolwiek, kto przeczyta tę książkę, nie znalazł chociaż jakiejś swojej cechy, jakiegoś swojego zachowania, bo to jest na tyle uniwersalne, że myślę, że każdy jakoś się tam odnajdzie w tej książce i to wcale nie jest przyjemne się w niej odnaleźć. W każdym razie ja bardzo lubię to, jak Masłowska posługuje się językiem w taki plastyczny sposób. To jest jej tworzywo, które ona kształtuje w bardzo swobodny sposób. Lubię tę taką pisarską swadę Masłowskiej. I Kochanie, zabiłam nasze koty, to jest chyba książka, która jak dotąd najbardziej zapadła mi w pamięć. Następnie mam Złego Leopolda Tyrmanda, który pojawi się tutaj, dlatego że nie mam go ze sobą fizycznie. Jest to bardzo duża cegiełka, powieść kryminalna dziejąca się w czasach PRL-u w Warszawie, o takim półświatku, w którym zaczyna działać bardzo taka enigmatyczna, tajemnicza postać właśnie tego złego, który dokonuje samosądów na chuliganach, kryminalistach warszawskich i po prostu wymierza sprawiedliwość. Jest to książka bardzo długa, ale totalnie wciąga. Opisy Warszawy są tam troszkę takie jak w PRL-owskiej wersji lalki. Momentami widziałam podobieństwa między tymi książkami, oczywiście tylko jeśli chodzi o opisy Warszawy, bo poza tym to nie bardzo jakiekolwiek paralele są między nimi. W każdym razie tutaj miasto też żyje i ten klimat PRL-u jest bardzo mocno wyczuwalny. Ja kompletnie nie siedzę w takich klimatach jakichś gangsterskich, no i nie wiem, takie chuligańskie klimaty nie są mi bliskie ani w życiu, ani w literaturze, ale tutaj to jest pisane z taką energią, z takim temperamentem. To jest taki bardzo żywy styl i to się po prostu niezwykle przyjemnie czyta. To była taka dla mnie ciekawa odskocznia od tego, co czytam zazwyczaj i Tyrmand mnie ujął właśnie swoją błyskotliwością, a jednocześnie taką umiejętnością utrzymania uwagi czytelnika przez całą powieść, która jest tak dużych rozmiarów. Nie mówię, że to jest książka idealna, bo momentami jest naiwna, troszkę nielogiczna, ale jest tak ogromnie różnorodna. Jest i brutalnie, i zabawnie, i przerażająco, i momentami romantycznie, i uroczo. Jest po prostu bardzo taka kolorowa ta książka. Więc myślę, że jako taka rozrywka, właśnie na przykład na wakacje, ja to czytałam po maturze i bawiłam się wspaniale. To była dla mnie ogromna rozrywka. Także Zły Leopolda Tyrmanda, a kolejne książki Tyrmanda jeszcze przede mną i nie mogę się już tego doczekać. I ostatnia książka, którą chciałam Wam pokazać tutaj, to jest najmniej znana w ogóle z całego tego mojego zestawienia, czyli Pewność Atki Brożek. Widzicie, ona jest tak bardzo ciekawie wydana, bo ma tytuł na takim jakby skrzydełku, takim mini obwolucie. Bardzo mi się podoba to wydanie. Ja je kupiłam w The Revolutionibus w Krakowie.
nie wiedząc absolutnie nic o tej książce, ale jakoś tak mnie zaintrygowała, może właśnie dlatego, że nigdy wcześniej nigdzie nie widziałam. Jest to powieść o kobiecie, która, a nawet powiastka, bo ma 100 stron, o kobiecie, która cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową i na OCD, czyli na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. I jest w trakcie leczenia, a już nawet przy końcówce, w sensie jest prawie zdrowa i zastanawia się wraz z mężem nad tym, czy powinni pozwolić sobie na posiadanie dziecka. I to w ich sytuacji, w jej sytuacji, z jej problemami jest faktycznie bardzo trudną decyzją. I w sumie tyle. O tym jest ta książka. Nie jest ona jakoś bardzo rozbudowana, no, widać nawet po objętości. I siedzimy tutaj w głowie głównej bohaterki, która potrzebuje jakiejś pewności w swoim życiu, takiego zakotwiczenia, a nigdy jej nie ma. I ona żyje w ciągłej niepewności, w ciągłym napięciu. I uważam, że tutaj ten opis tego, jak może czuć się osoba właśnie z dwubiegunówką, zresztą sama Atka Brożek też ma takie doświadczenie, także jest to bazujące na jej realnych doświadczeniach, realnych zmaganiach, że jest to po prostu bardzo tak autentycznie napisane i nie idzie w jakieś takie klisze, schematy, w których często są przedstawiane właśnie osoby chore albo zaburzone psychicznie. Dla osób też, które same zmagają się z jakimkolwiek problemem właśnie psychicznym, myślę, że to będzie takie ciekawe, świeże spojrzenie i może uświadomić pewne sprawy. Jest świetny portret psychologiczny głównej bohaterki i uważam, że to jest naprawdę sztuka, żeby w tak krótkiej powieści stworzyć tak dobry portret psychologiczny. Też relacja między główną bohaterką a jej mężem jest bardzo dobrze zarysowana. Ja jestem właśnie pod wrażeniem takiej lakoniczności, a jednocześnie dopracowania tej książki. I ja ją przeczytałam specjalnie dla Was wczoraj. Albo przedwczoraj. Dlatego, że pierwszy raz czytałam ją kilka lat temu i już tak nie do końca wiedziałam, czy teraz też literacko ona mi się spodoba, bo pamiętałam tylko takie bardzo emocjonalne odczucia wobec niej. I specjalnie ją przeczytałam, żeby wiedzieć, czy z czystym sercem mogę Wam ją dzisiaj w tym filmiku polecić. I stwierdzam, że tak. Może nie są to wyżyny literatury, ale naprawdę coś wartego uwagi, takiego innego i dającego właśnie inne spojrzenie, inną perspektywę na chorobę afektywną dwubiegunową i na to, jak w ogóle osoba chora psychicznie może bronić się przed tym, co nieznane, mówiąc bardzo oględnie. Także Pewność Atki Brożek, zwróćcie na nią uwagę, bo nie znam nikogo, kto by ją czytał, a jest naprawdę, naprawdę dobra. I to już wszystko, o czym chciałam Wam powiedzieć. I wypowiedzcie mi teraz o Waszych ulubionych polskich powieściach. Polećmy sobie nawzajem jakieś dobre tytuły. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Kocham Was, pa, pa.